Ciąg AN jest określony wzorem AN równa się N plus 3 razy N minus 5 dla N większych bądź równych 1. Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa. Żeby obliczyć liczbę ujemnych wyrazów tego ciągu, to po prostu będziemy musieli sprawdzić, dla jakich N-ów to wyrażenie jest mniejsze od zera. Czyli krótko mówiąc, musimy rozwiązać nierówność kwadratową N plus 3 razy N minus 5 mniejsze od zera, no i znaleźć rozwiązania tej nierówności kwadratowej w liczbach naturalnych dodatnich. Na początku rozwiążemy tą nierówność kwadratową standardowo, czyli znajdziemy wszystkie rozwiązania, wszystkie n, które spełniają tą nierówność. W tym celu oczywiście musimy naszkicować parabolę opisaną tym równaniem. Z postaci iloczynowej od razu widzimy miejsca zerowe. Widzimy z pierwszego nawiasu, że to wyrażenie zeruje się dla n równego minus 3, a ten nawias zeruje się dla n równego 5. No więc to są miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej, czyli możemy od razu przystąpić do narysowania wykresu. Zaznaczamy sobie te dwa miejsca zerowe, to mamy oś n-ów. Pierwsze miejsce zerowe, zerujące ten nawias, to jest n równy minus 3. Drugie miejsce zerowe, zerujące ten nawias, to jest n równy 5, no i ramiona naszej paraboli będą skierowane do góry, ponieważ po wymnożeniu tych nawiasów byśmy dostali po prostu n kwadrat, czyli ze współczynnikiem dodatnim, czyli ramiona są do góry. Zatem nasza parabola wygląda mniej więcej jakoś tak. No i teraz z rysunku odczytujemy, gdzie ona jest mniejsza od zera, czyli gdzie znajduje się pod osią n-ów. No ma to miejsce dokładnie w tym miejscu, czyli w przedziale otwartym od minus 3 do 5. No i takie jest rozwiązanie tej nierówności kwadratowej. Możemy napisać, że n należy do przedziału otwartego od minus 3 do 5. W tym przedziale to wyrażenie jest ujemne, czyli teraz musimy znaleźć takie n należące do tego przedziału, które są liczbami naturalnymi większymi równymi od 1, no i policzyć, ile ich jest. Możemy wręcz tutaj napisać, że n należy do tego przedziału, bo to jest przedział będący rozwiązaniem tej nierówności kwadratowej i jednocześnie n musi należeć do liczb naturalnych, ponieważ wyrazami ciągu może być tylko pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tak dalej wyraz ciągu. Nie może być numerka 1,5. To muszą być liczby naturalne, w związku z czym z tego wynika, że n należy do zbioru. No i teraz wypisujemy wszystkie liczby naturalne, które siedzą w tym przedziale. Najmniejszą liczbą naturalną dodatnią jest oczywiście n równy 1, czyli on na pewno siedzi w tym przedziale. Dalej mamy dwójkę, trójkę, czwórkę, a piątka już się nie zawiera, ponieważ tutaj mamy nawias otwarty, okrągły. Gdyby był nawias ostry, to jeszcze piątkę byśmy tutaj dopisali, ale ponieważ jest okrągły, więc piątka nie siedzi w tym przedziale, czyli jedynymi liczbami naturalnymi, które zawierają się w tym przedziale, są liczby 1, 2, 3, 4. No i to są numery wyrazów naszego ciągu, dla którego ten ciąg przyjmuje wartości ujemne. W związku z tym możemy policzyć, ile jest tych wyrazów. Oczywiście 4, czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B.